Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj przejdziemy razem przez przepiękny proces diamentowej mini medytacji, którą połączyłam z taką maleńką wizualizacją. W odgłosie, w tle słyszysz padający deszcz. Siedzę bowiem przed otwartym oknem i są to naturalne odgłosy natury. Zwróć uwagę, że nie ma tutaj żadnej muzyki, żadnych innych dźwięków, aby w pełni oczyścić się od wszystkiego, co obce, od obcych wpływów, energii czy jakichkolwiek innych wibracji, które są niezgodne z Tobą. To jest mini medytacja. Już razem przechodziliśmy przez kilka takich procesów, między innymi poprzez mojego audiobooka z Archaniołem Hamuelem, poprzez medytację wędrówka do Biblioteki Wszechświata i odnalezienie swojej księgi życia, ale również w czasie dwóch albo trzech ceremonii ze mną przechodziliśmy przez takie mini medytacje. To spotkanie będzie podzielone na dwie części, czyli ten mój kwiecisty wstęp, który słyszysz teraz, no i oczywiście tą mini medytację. Na dole w opisie tego filmu możesz sobie po prostu nacisnąć tylko i wyłącznie medytację, no bo nie ma sensu, żeby powtarzać słuchanie wstępu dwa czy trzy razy. Tą medytację możesz stosować codziennie, czyli każdego dnia przed położeniem się spać, możesz przejść przez ten proces, aby oczyścić wszystko w Tobie i poczuć ten Twój piękny, wewnętrzny diament. Tą część Ciebie, którą nazywamy cząstką boską, cząstką źródła Twojej duszy, czyli tego, co jest w Tobie najpiękniejsze. Ponieważ ten Twój wewnętrzny diament to jest coś głęboko ukrytego w Tobie. I to jest w każdym z nas. Kto jeszcze ma jakiekolwiek połączenie ze swoją duszą, ten diament ma w sobie. Jednak w ciągu dnia bardzo wiele energii przyczepia się do nas. One owijają ten diament różnymi ciemnymi niciami, ciemnymi różnymi połączeniami i potem ten kontakt z duszą jest bardzo utrudniony. Czyli ten Twój wewnętrzny diament, również poprzez wszystkie przeżycia z dzieciństwa, traumy z dzieciństwa, może być głęboko, głęboko ukryty, zabrudzony i takie stopniowe, wręcz codzienne oczyszczanie go przy pomocy chociażby takiej tej malutkiej mini medytacji może przynieść ogromne korzyści, że poczujesz się naprawdę sobą, odnajdziesz swoje powołanie, swoją misję, cele w Twoim życiu, radość i szczęście. W moim sklepie mariabukardi.pl tam jest nowy rytuał, który już bardzo dawno planowałam. To jest rytuał, który uzdrawia wewnętrzne dziecko. Czyli jeżeli masz jakieś traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, albo pochodzisz z rozbitej rodziny, albo jakiekolwiek negatywne rzeczy się wydarzyły, to ten rytuał może być idealny dla Ciebie, aby poczuć to Twoje prawdziwe ja, aby poczuć to, kim naprawdę jesteś, aby odrzucić te wszystkie traumy, wszystkie dramatyczne przeżycia i stać się naprawdę sobą. A teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. To jest ta główna medytacja, ja za chwileczkę ją rozpocznę i od tej minuty po prostu możesz sobie ją słuchać każdego dnia. I wsłuchaj się w ten odgłos padającego deszczu, ponieważ postaram się wejść w tą energię tak, jakbyśmy wędrowali razem chociażby w tym przepięknym świecie, który opisałam w trylogii, tak jakbyśmy weszli do zupełnie innej przestrzeni. Takiej przestrzeni bez tej całej nowoczesności, bez tych wszystkich urządzeń, które zakłócają nasze pole energetyczne. Czyli wsłuchaj się w ten piękny, padający deszcz i zaczynajmy. Diamentowa mini medytacja z Marią Bukardi. Odetchnij głęboko. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze głębiej.
Przyjmij taką pozycję, w której czujesz się najlepiej. Możesz usiąść lub się położyć. I teraz, gdy czujesz się już dobrze, jeszcze raz oddychamy. Głęboki wdech i wydech. Oddychasz w twoim własnym rytmie. Głęboki wdech i głęboki wydech. Tak, jak czujesz się najlepiej. Oddychaj teraz przez kilka sekund, cały czas w tym twoim własnym rytmie. Teraz z każdym wdechem poczuj tą świeżość padającego deszczu, który słyszysz w tle. Wciągnij to czyste, świeże powietrze. A gdy wydychasz powietrze, wyrzuć z siebie wszystko to, co ci ciąży, co gdzieś cię ogranicza, gdzie czujesz blokady, gdzie czujesz napięcie. Czyli z każdym wdechem wdychasz tą świeżość, ten piękny, czysty, diamentowy deszcz, to świeże powietrze. A z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co czujesz, że gdzieś ci ciąży, gdzieś cię blokuje, gdzieś odczuwasz to jako napięcie, zdenerwowanie i postaraj się o niczym innym nie myśleć. Myśl tylko i wyłącznie o tym pięknym padającym deszczu, który słyszysz w tle. Pada deszcz, a ty jesteś w ciszy, w spokoju, razem ze mną i głęboko oddychasz. Tak głęboko, że czujesz tą świeżość w sobie. Oddychasz. Z każdym wdechem ten świeży, czysty deszcz, pachnące powietrze. I z każdym wydechem wszystko to, co ciężkie. Jeżeli już nie czujesz ciężkości, to po prostu wydychasz powietrze. Teraz wyobraź sobie, że robisz dokładnie 3 kroki do przodu. 1, 2, 3. I przed tobą pojawiają się przepiękne, kryształowe drzwi. Te drzwi są jeszcze zamknięte. Stoisz przed nimi i widzisz, jak mienią się wszystkimi odcieniami tęczy, tak jak słońce, które pada na kryształ. Wszystkie odcienie tęczy. Słyszysz gdzieś taki głęboki, głęboki dźwięk, tak jakby zbliżała się burza. Burza, która oczyści wszystko w tobie. I dokładnie teraz tak na zewnątrz u mnie. Odgłosy burzy gdzieś, gdzieś daleko, daleko. I teraz prawą dłonią chwytasz za klamkę i otwierasz te drzwi. Otwierasz te drzwi i przechodzisz przez próg. Zobacz teraz, co jest dookoła ciebie. Z prawej i lewej strony są zielone pnącza, a z nich spadają kropelki wody, bo pada deszcz. Patrzysz teraz do przodu, a przed tobą jest ciemny las.
ciemny las i pada deszcz. Zamykasz te drzwi za sobą i idziesz teraz wąziutką ścieżką, boso, po soczystym zielonym mchu, w głąb tego lasu. Idziesz i oddychasz. Idziesz i oddychasz. I cały czas pada deszcz. Ale ten deszcz jest bardzo delikatny i ciepły. Czujesz, jak te kropelki moczą twoje włosy, twoją twarz, ubranie. I idziesz. Oddychasz głęboko i czujesz teraz tą przepiękną atmosferę czystego, pięknego lasu. Zapach mchu, leciutki powiew ciepłego wiatru. Drzewa są takie piękne, mają taką soczystą zieleń i kąpią się razem z tobą w tym oczyszczającym deszczu. I tak wchodzisz do tego lasu dalej i dalej i spokojnie oddychasz. Oddychasz i idziesz. Oddychasz i idziesz. Możesz troszeczkę popatrzeć w prawo albo w lewo. Tak, jakieś malutkie ptaszki buszują w zaroślach. Ale cały czas delikatnie pada deszcz. Ciepły deszcz. I czuję, że czym więcej tego deszczu pada, tym więcej zmywa on z ciebie wszystko to, co obce. Wszystkie obce energie. Wszystko, co gdzieś tam się przyczepiło w ciągu dnia. Teraz ten deszcz zmywa to z ciebie. I tak jak te kropelki spadają ci na twarz, tak spadają niżej, niżej i niżej, aż trafiają do ziemi. Skrywają się w tym soczystym mchu. A ty idziesz dalej i oddychasz. I teraz widzisz, że gdzieś tam, w lesie, naprzeciwko ciebie, jest malutkie słoneczko, malutki blask, złoty blask pomiędzy drzewami. I nagle czujesz w sobie taki spokój. Jesteś tylko ty, drzewa i to światełko, tam gdzieś pomiędzy drzewami. Czujesz jakiś piękny zapach, tak jakby anielskie kwiaty gdzieś rozkwitały poza drzewami. Czujesz ten zapach, jest taki piękny, dokładnie taki, jaki lubisz. I idziesz dalej, idziesz w kierunku tego złotego światełka. I ono tak rozświetla tą malutką ścieżkę takim pięknym, złotym promieniem. I czym jesteś bliżej, to to światełko jest silniejsze. Czujesz, jak to światło zaczyna dochodzić do twoich stóp. Idziesz dalej i to światło nagle rozświetla całe twoje ciało, twoją twarz. Wychodzisz z pomiędzy drzew na przepiękną polanę, na której kwitną kolorowe kwiaty i świeci słońce. Jesteś tylko ty, drzewa, trawa, kwiaty i słońce. Cisza i ten leciutko padający deszcz, taki delikatny, który cały czas oczyszcza wszystko w tobie. Idziesz na sam środek tej polany, tak, że drzewa są dookoła ciebie, a ty stoisz na samym środku, pomiędzy kwiatami. Te kwiaty są we wszystkich kolorach i gdy pojawiasz się na polanie, to kierują główki w twoim kierunku, zaciekawione tym, kim jesteś. Gdy jesteś na środku polany, wszystkie kwiaty patrzą w twoim kierunku.
Witasz się z nimi skinieniem głowy albo uśmiechem. One witają się z tobą i już nie patrzą w twoim kierunku. Jesteś tylko ty i złote światło. Teraz ponownie odetchnij głęboko. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Poczuj tę świeżość, ten zapach, tą lekkość w sobie. Tą lekkość. I teraz połóż twoje dłonie na wysokości serca i splotu słonecznego, tak żeby było ci wygodniej. Czujesz ciepło twoich dłoni na twoim sercu lub na środku, na splocie słonecznym. I oddychasz. Deszcz cały czas pada. Ale tak jest drobniutki i taki cieplutki, że prawie go nie czujesz. Nagle podnosisz głowę w kierunku nieba i widzisz, że niebo jest błękitne, piękne i czyste, a słońce świeci cały czas na ciebie. Te kropelki deszczu odbijają słońce i tworzy się tęcza. Tęcza, która jest ponad tobą. Ta tęcza jest przepiękna. Widzisz, że łączy ona twoją prawą stronę z lewą stroną. Jest nad twoją głową. A ten drobniutki deszcz odczuwasz jak takie maleńkie kryształki. Tak jakby złote, maleńkie kryształki spadały z nieba na ciebie. Czujesz, jak te kryształki spadają w twoje włosy i oczyszczają każdy z twoich włosów, twoją skórę. Spadają na twoją twarz, oczyszczają twoje oczy. Spadają na ciebie, oczyszczają twoje dłonie. Twoje serce, wszystkie czakry w twoim ciele, te złote kryształki oczyszczają, spadają na ciebie, wchłaniają się i oczyszczają. I czujesz się tak lekko i tak dobrze. Nagle czujesz, że na wysokości twojego serca gdzieś w środku ciebie jest przepiękny diament, cudowna diamentowa energia, która jak wewnętrzne światło, jak wewnętrzne słońce zaczyna teraz rosnąć. Czym więcej diamentowego deszczu spada na ciebie, czym więcej promieni słońca spada na ciebie, tym twój wewnętrzny diament jest coraz większy i coraz silniejszy. Nagle czujesz, że ten diament łączy się z tym diamentowym deszczem i z tymi promieniami słońca i zaczyna świecić. Tak jakby z twojego serca, z twojego środka wypływały diamentowe promienie. Coraz dalej, coraz dalej. I były coraz silniejsze. Coraz silniejsze. Czujesz, jak świecisz w całości. Teraz możesz wyciągnąć dłonie przed siebie, obie dłonie, albo jedną z nich, i czujesz, jak to światło twojego wewnętrznego diamentu teraz nawet z twoich dłoni się wydobywa i płynie gdzieś do tych kwiatów, które są u twoich stóp, do tych drzew, które są wokół ciebie, do nieba,
do słońca. Czujesz w całości, jak świecisz, jak przez twoje stopy to piękne diamentowe światło wchodzi do ziemi. Jak przez twoje dłonie to piękne diamentowe światło płynie w każdym kierunku, w którym tylko chcesz. To jest twój wewnętrzny diament. Piękny. Jeden, jedyny i niepowtarzalny. Twoja energia jest niepowtarzalna. Tylko ty masz taką energię. Tylko ty masz taką wibrację. Jedną, jedyną i niepowtarzalną. Twój wewnętrzny diament jest w tobie. Twój diament jest zawsze z tobą. Wszędzie. W każdej sytuacji. Skryty głęboko w twoim sercu. Czujesz, jak on świeci i możesz skierować tą energię w każdym kierunku, w każde miejsce na ziemi, wszędzie, gdzie tylko chcesz. Możesz wpływać na ten świat. Pięknie i pozytywnie. I przede wszystkim zawsze, gdy czujesz twoje światło, gdy czujesz twój wewnętrzny diament, to jesteś naprawdę sobą. To jesteś ty. W twojej czystości, w twoim świetle. Poczuj to światło i czuj je tak długo, jak chcesz. Cały czas. Cały czas. Możesz odwrócić się dookoła. I wysłać to światło do tych pięknych drzew, do tych pięknych kwiatów, do nieba. I poczuć je w sobie, w każdej części twojego ciała. Tą lekkość, spokój i piękno. Teraz popatrz w kierunku słońca i podziękuj. Podziękuj za to wszystko, za to piękne przeżycie, za tą piękną wędrówkę, za oczyszczenie. Dokładnie teraz możesz poprosić siły wyższe, anioły, te piękne, świetliste energie o wsparcie, ochronę, miłość, zdrowie lub co tylko przyjdzie ci do głowy, czego pragniesz. Dokładnie teraz, w tym momencie ciszy, poproś o to, co dla ciebie ważne. Poproś o pomoc i wsparcie w tego realizacji. I teraz podziękuj za to, że te siły wysłuchały cię. I możesz mieć pewność, że będą cię prowadzić we właściwym kierunku. Podziękuj z głębi twojego serca, tak jak potrafisz, za wsparcie, pomoc, ochronę, zdrowie, miłość, obfitość. I teraz powolutku wrócimy z powrotem. Odetchnij głęboko i poczuj, jak twój wewnętrzny diament powolutku wycofuje się głębiej. Całe światło, które jest w tobie, wycofuje się do twojego splotu słonecznego,
do Twojego serca i ten Twój przepiękny diament nie jest już teraz taki widoczny na zewnątrz, tylko delikatnie skrywasz go do Twojego wnętrza. Możesz poczuć teraz Twoje ciało tak bardziej cieleśnie, bardziej materialnie, a Twoje światło skrywa się do Twojego serca czy do Twojego splotu słonecznego. Skrywa się, skrywa, skrywa. Jest coraz mniej widoczne na zewnątrz. I teraz jesteś normalnie Ty, w Twoim ciele. I tego światła nie widać na pierwszy rzut oka. Ono jest skryte w Tobie. Przejdź ten proces do samego końca, tak żeby poczuć, żeby całe Twoje światło z Twoich dłoni, z Twoich stóp wycofało się z powrotem do Twojego serca. Tak jak gdyby ukryć swój diament. Tak jakby mieć kolię z diamentów albo naszyjnik z diamentu i teraz go ukrywasz pod ubraniem. Tak jakby Twoja skóra, Twoje ciało było Twoim ubraniem. Przykrywasz je, przykrywasz. I teraz jest ono w Tobie. A Ty jesteś normalnym człowiekiem i teraz wrócisz do Twojej codzienności. Żegnasz się z kwiatami dookoła, żegnasz się z drzewami dookoła, ze słońcem i w tym padającym deszczu, który jest coraz silniejszy, 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 odwracasz się i tą samą ścieżką wracasz najpierw do lasu. Jesteś już w lesie, widzisz drzewa, drzewa są teraz już bardziej materialne i idziesz powolutku tą ścieżką do tego diamentowego wejścia albo wyjścia. Przechodzisz przez las i deszcz pada coraz mocniej i mocniej i dochodzisz do diamentowych drzwi. Teraz lewą ręką, lewą dłonią chwytasz za klamkę. Lewa to jest ta ze strony serca, od strony serca. Chwytasz za klamkę. Otwierasz drzwi. Przechodzisz przez próg. Zamykasz drzwi. Otwierasz oczy i jesteś u siebie.